Na Brookenderpe rozlała się wielka farba, a z niej widzę wypadła paletka do malowania. A to widzę wszystko dlatego, żeśmy zrobili po prostu rysowany Brookhaven. Dlatego widzę, zobaczcie na to, w tym momencie przygotowałem tutaj specjalne kolory i specjalne tekstury. I dzięki temu zrobimy najlepszy rysowany Brookhaven na świecie. Dlatego uwaga, zobaczcie na to, usunęliśmy tę trawę. I wystarczy, że tą trawę zamienimy na prawdziwy Brookhaven. Dlatego let's go, zobaczcie na to. To wygląda serio mega epicko. I nie martwcie się, że chwilą wyjdzie. Drogę to na przykład widzę przykryło, ponieważ drogę również mamy na tej palecie. A więc w tym momencie widzę, wystarczy po prostu jakby dać na sobie mapę i zrobić to tak, aby tu ładnie wyglądało. I okej, let's go, widzę, zobaczcie, to skończyłem rozkładać pierwsze kolory i teraz wszędzie zostanie tak rysowana trawa na całym Brookhaven. I tak szczerze widzę, zajęło mi to około 20 minut, a to jest dopiero widzę pierwszy kolor, dlatego let's go, skoro mamy trawkę ogarniętą, to teraz widzę, przydałby się oto coś takiego. A jak widzę, ktoś widział, za co odpowiada farbka, to zobaczcie na to, w tym momencie nakładam jakby na drzewka, aby nasze drzewka były również po prostu rysowane i tak będzie to wyglądać od każdej strony. I let's go, widzę, zobaczcie na to, tak jak mówiłem, dół drzewka jest z każdej strony ogarnięte, ale widzę, czemu było drzewko bez liści, dlatego zobaczcie na to, przygotowując tu specjalną jakby teksturę, widzę inną niż tak tekstura trawy, bo po prostu również musimy dać drzewka tutaj na górze, no bo wiecie, jakby widzę, wyglądały drzewka, jakby po prostu były takie zwykłe. A teraz wyglądamy z serii mega epicko, wystarczy po prostu, że znasz widzę to drzewko i podmienię je zamiast tych wszystkich innych, a to będzie serii mega hardkorowe. I let's go, widzę, popatrzcie na to, całe szczęście to mi się skończy, podmienię większość drzewek, te, które się dało i patrzcie, jak typicko wygląda, przed tutaj nasz spawn, w tym momencie zrysowana trawa i rysowane drzewa, i tak się wygląda z serii mega fajnie. A przypominam, że przecież widzę, zostałem jeszcze bardzo dużo kolorów w naszej palecie, to zrobię, dlatego let's go, musimy tutaj wrócić, widzę następnym kolorkiem, jest oto taki, widzę, kolor czarny. A widzę, ten kolor czarny zrobię tyle kolorze, że tego po prostu pomalować, a przed oto takie sklepy i wiecie, bo ogólnie ten czarny widzowie, teraz może to być cało widać, ale on ogólnie wygląda o wiele inaczej niż taki zwykły tutaj, on jest taki bardziej rysowany, dlatego widzę, przez to, że go cało widać, to po prostu go tutaj szybko nałożę, ale zauważyłem sobie, że on serio jest taki, wiecie, jakby ktoś go pędzlem po prostu namalował. I okej, widzę, nałożyłem już ten kolor czarny i patrzcie na to, pokażę wam na przykład białym, bo lepiej widać, ten czarny również jakby takie tutaj takie chrupowanie od pędzla i po prostu również musimy to zrobić z tym kolorem tutaj, aby wiecie, że jak ty widzę podszedł, to zobaczę, to jest świeżo malowane, w końcu ty widzę namalowany Brookhaven, dlatego let's go, tutaj to cały rozłożę i zaraz pokażę, jak to będzie wyglądać. Okej, let's go, widzę, tak szczerze, moim zdaniem to wygląda serio mega fajnie, z daleka może nic się nie zmieniło, ale widzę, jak podejdziemy do rysu, zobaczcie na to, to wygląda jakby serio był namalowany pędzlem, jakby to serio był rysunek, ale że widzę, to wyglądało jeszcze bardziej bajkowo, to zobaczcie na to, w tym momencie jakby to, co tutaj było, to okienko, przedzieliłem na mniejsze i po prostu widzę, nałożymy na niego kolejny kolor, który zrobiłem i widzę, tak jak widzicie, to jest serio mega takie okienko, ale jakby narysowane i mam nadzieję, że to będzie tutaj pasować, wystarczy, że rozumiem, że tak wiecie, kilka ich tutaj widzowie, tak jakby wcześniejsze okienka i zobaczcie, jak to epicko wygląda, w tym momencie widzę, wystarczy, że powtórzę też na tych jakby górnych piętrach i na tym górnym jakby okienku i tak to widzę, wygląda jak skończymy, patrzcie na to, co oni w całym bloku jakby to zrobili, mi tak się wygląda, to moim zdaniem o wiele bardziej fajnie, o wiele bardziej rysunkowo i w tym momencie widzę czas o to, na co mówiłem na początku, czyli widzę na drogę. Zobaczcie na to, w tym momencie drogę ma tutaj jakąś dziwną teksturę, dlatego w tym momencie ją usunę i po prostu musimy dać tutaj znowu dekalsa jakby. I ja widzę, przygotowałem specjalnie o to, na taką fajną teksturę drogi, tak się widzę, ona jest naprawdę bardzo fajna, tylko że przez to, że ta droga jest strasznie długa, to troszkę muszę to spomniejszyć i po prostu tą drogę musimy, widzę, zrobić z takich małych parcików, ale zauważcie mi, to będzie również serio mega fajnie wyglądać. I let's go, widzę, zobaczcie na to, w tym momencie skończymy układać to na całym Brookhaven, także zajęło mi to mega serio, mega dużo czasu znowu, ale w tym momencie zobaczcie, jak to widzę wygląda. To widzę, wygląda tak, że kiedyś taki dywan, jak było się miałem i były to właśnie takie ulice miasta, to właśnie tak wygląda ta droga. Tylko let's go, widzę, skoro mamy takie mega fajne drogi na całym Brookhaven, to fajnie, jakby widzę po tych jakby drogach co jeździły, dlatego patrzcie na to, postawiłem tutaj widzę taką rzecz, bo wiecie, samochodów to nie mam żadnych, więc możemy po prostu podmienić tekstury, jak na przykład drogi, tylko musimy je widzę narysować, dlatego let's go, podlecę, widzę tutaj ustawię się do, jakby do tej, nie wiem, czegoś do rysowania po prostu. I wystarczy po prostu, widzę, że narysuję teraz tą furię, dlatego zobaczcie na to, w tym momencie rysuję coś, widzę takie, co ma przypominać niby kółko, dlatego tylko zrobię tutaj takie kółeczka i w tym momencie musimy brać kolor. I ciekawe mi widzę, czy ten samochód będzie taki naprawdę, jak się tutaj zrespi. Dlatego uwaga, widzę, ja bym zrobił ten kolor czerwony, dlatego poprawię, bo tutaj coś się zaznaczyło i zobaczmy na to, jak to będzie picka furka przecież. I skoro widzę narysować, to w tym momencie musimy to wypełnić teraz tylko pięknie. I dodałbym tylko małe elementy, czyli na przykład narysuję tutaj coś takiego, co ma przypominać mi też swoje okno. Ja niestety nie będę dobrze rysować, ale ważne widzę, że wiecie, musi być po prostu narysowany, byle jak, ale musi. Chociaż mimo to się serio staram. I do tego dodałbym tu jeszcze kierownicę i może coś w stylu jak na przykład o, let's go, takie oparcie od siedzenia. I let's go, widzę, zobaczcie na to, faktycznie w tym momencie zniknęło coś do malowania i patrzcie, co tu się widzę pojawiło. Nieważne, czy to jest ładna furka, czy może nieładna, ale to, co jest ważne, jest też rysowana i że idealnie się wpasowuje do naszego Brookhaven. A że widzę, tych furek było więcej, że dać jeszcze lepszy klimat, zobaczcie na to. Jedną odstawię tutaj, tą starą i tutaj zobaczcie na to, zrobiłem dużo jakby modeli kolorystycznych tych furek, dlatego w tym momencie wystarczy, że po prostu je rozstawimy tutaj po całym Brookhaven, tak aby te furki jeździły i jak gracze będą chcieli, którzy tak jak teraz wejdą, to po prostu żeby sobie, wiecie, ich używali do jazdy. Jedno może posadzić go gdzieś tutaj, na przykład przed tym sklepem. I widzę, może te furki nie są co ładne, ale według mnie na pewno ten takiego fajnego klimatu, którego po prostu nie ma na innych Brookhaven. I let's go, widzę, skoro jesteśmy przy okazji przy malowaniu, bo wiecie, malowaliśmy te furki, to przecież widzę na Brookhaven, gdzie można malować, przydałoby się chyba sklep, gdzie można kupić rzeczy do malowania, tak mi się wydaje. Let's go, w tym momencie standardowo widzę, muszę wiedzieć tego sklepu i walić wszystkie rzeczy, które są w tych półkach. I tutaj za sekundę widzę, dodamy coś fajnego, dlatego ja to widzę usunę i teraz wam pokażę, co tu możemy dodać. A widzę, pierwszy rzecz, którą właśnie dodał, to widzę, po prostu wpisamy coś takiego jak paint tutaj w toolboxie i zobaczyć, co nam widzę wyskoczy. Patrzcie na to, ile w tym momencie mamy mega fajnych obrazów i tak szczerze widzę, czy rysunki,
bardziej obrazy. Mogą mieć sklepy do kupienia obrazów? Tak szczerze widzę, więc myślę, że jak najbardziej mogą. Dlatego po prostu tutaj wziął i po prostu postawił jako, wiecie, dekoracja na tej ścianie. To na pewno widzę, nikomu nie przeszkadzam, a po prostu mogą fajnie wyglądać i w sobie pasują do tego sklepu. Ale widzę jednak bardziej mi zależy na przykład rzeczach, które sobie mogą pomóc w malowaniu, czyli coś takiego na przykład. To widzę, jakby wiecie, nie worek, tylko kubek taki z farbą jakby. Dlatego jego na 100% trzeba po prostu tutaj postawić i net jeszcze pokupię, jakby wiecie, nikomu na pewno nie zabrakuje, żeby każdy mógł kupić, dlatego postawię tutaj net na górnej półce jeszcze. Ale jak widzę, że ktoś nie chciał malować tym oto kubeczkiem czy coś w tym stylu, to możemy zdać, że coś jakiego coś tutaj widzę, czyli spray paint cars. Bo widzę, że sprayami również można malować, również można coś rysować, dlatego jak ktoś umie, to damy mu tutaj po prostu sobie kupić. I dlatego także to oglądasz serio mega fajnie. I w sumie widzę, jak ja mogę zapomnieć o tym, co jest w sumie najważniejszy, a widzę, czyli po prostu pędzelek, bo jak na przykład wiecie, spray ktoś może zamalować, ale w sumie takim pędzelkiem, ale jeśli widzę, wydaje mi się, że na co pewnie łatwiej, dlatego go musimy tutaj dać i już mam, widzę, pomysł na ostatnią rzecz, czyli po prostu widzę właśnie taką paletkę, bo wiecie, jak ktoś net kupi te wszystkie rzeczy, to taka paletka mu się po prostu przyda do wymieszania tych kolorów, dlatego tylko pędzelek widzę tutaj wszystkie i wydaje mi się, że ten sklep mamy na razie gotowy. A żeby jeszcze bardziej widzieć, widzę, nasze brukeły na wyższy poziom, to wpisałbym, widzę, rzeczy, które zawsze są przeważne na każdym rysunku, czyli widzę, wpisałbym po prostu cloud, czyli widzę po prostu chmurki, bo jak ja byłem mały i na przykład dużo jeszcze rysowałem wtedy, robiłem, widzę, coś takiego, że rysuję zawsze słoneczko i chmurki, dlatego let's go, robimy coś takiego. I po prostu teraz widzę, te chmurki musi wznieść jakoś mega wysoko nad Brookhaven, tak wiecie, aby fajnie wyglądało i po prostu teraz te chmurki trzeba rozwinąć, widzę, na całą mapę, dlatego po prostu to, widzę, skopiuję i muszę kilka razy tak zrobić, ale zauważcie, widzę, że ten efekt jest serio tego warty, dlatego uwaga, pięknie. I zobaczcie, jak ten pizzko wygląda, tak szczerze, moim zdaniem, widzę, to dało o wiele większego klimatu i o wiele fajnie to teraz wygląda. Tylko widzę, jeszcze zapomniałem dodać to, o czym mówiłem przez sekundę, czyli widzę, muszę tu wpisać coś jak sun, czyli słoneczko. Bo słoneczko też często rysowałem i to było właśnie takie coś, wiecie, że nie jako planeta, a takie właśnie z uśmieszkiem takim jakby, dlatego uwaga, powiększę to pięknie. I damy to na przykład tutaj w rogu jakby. I to, co widzę najważniejsze, skoro mamy chmury, mamy, widzę, teoretycznie prawie deszcz, bo wiecie, tu jest woda, widzę, w basenie, to brakuje nam jeszcze czegoś pomiędzy, widzę, czyli oczywiście tęcz, dlatego myślę, że tu będzie rainbow, bo zawsze w bajkach, wiecie, był skarb na końcu tęczy, dlatego widzę, że u nas również taki skarb musi być i widzę, jedną tęczą, jaką na ten moment znalazłem taką fajną, to widzę, ta tęcza, bo przez to, że jest taka gra rainbow wręcz i widzę, w sumie lubię bardzo tą grę, to pojawiały się same rzeczy właśnie tylko, że z tej gry, a widzę, chciałem nie grę, tylko tą tęczę. Ja mam, widzę, tą tęczę zrobił, że ona gdzieś zaczyna się tutaj i kończy się gdzieś tu przy tej, jakby wiecie, górce, abyśmy mogli fajnie ukryć jakby ten skarb po prostu, dlatego zgodam to tutaj pięknie i w tym momencie szybko widzę jeszcze po prostu chest i wybierzemy byle jaką i dajmy to na przykład tutaj po prostu przy końcu tęczy. Ja bym oficjalnie, widzę, zakończyć nasze całe brukenty, przecież zapomniałem o jednym kolorze, który tutaj do tej pory został, czyli ten czerwony. A widzę, z tym kolorem czerwonym to sobie chodziło o to samo, co z kolorem czarnym i białym, czyli po prostu on ma, widzę, tak jakby chropowate coś na sobie i on po ogóle jest ogólnie jaśniejszy niż ten czerwony na zwykłym brukent, dlatego tutaj dodam po prostu, aby był jeszcze jaśniejszy i jeszcze wszystko fajnie wyglądało. I let's go, widzę, zobaczcie na to, w tym momencie ułożyłem wszystko i tak się ta czerwona farba jest idealna, bo zobaczcie na to, to jest jakby stara czerwona farba, nie wiem, jak to przestanie nazwać, no widzę, wiecie, cień po prostu na nią padł i przez to cień nie wygląda, a tutaj po prostu na to, widzę, nic nie padło, dlatego że to wygląda mega epicko i jedyne, gdzie wiem też, to po prostu tutaj na znaczek arcade, aby każdy wiedział, widzę, gdzie jest salon gier na Brookhaven i jakby ktoś się sobie grać, po prostu przyszedł. Dlatego, widzę, w skrócie, wydaje mi się, że Brookhaven rysowany jest zakończony, widzę, także mega na nim się nastarałem i mega naprawdę na nim się dużo napracowałem, dlatego liczę, że on się spodoba. Ja mam nadzieję, że mi się to podoba.